Dzień dobry społeczeństwo. Słychać mnie, widać, jest tam kto z wami, czy nie? Jest, czy nie ma? Halo, halo, ja tu mówię do was. Dzień dobry. A ze mną moi koledzy, dzień dobry. Jest tam ktoś, czy nie? O, Konrad, dzień dobry, Konrad. Siema. Miło, że jesteś ze mną, fajnie. Super. Kto tam jeszcze jest? Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. O, i Szymek, dzień dobry. I Przemysław, dzień dobry. Super. I Mikołaj, też się cieszę. Siema, siema, Przemku. Słuchajcie, dzień konia nie zdarza się często. O, i Damianek, gdzie ma? Siema, siema, mordeczko. Słuchajcie, dzień konia nie zdarza się często. Ale, mistrza, to ja ci pokażę, Damianku, za chwilę. Posłuchaj. Wszyscy mnie, koledzy moi, mordeczki moje kochane. Słuchajcie, dzień konia nie zdarza się często, ale to, co się dzisiaj działo, wiecie co? To było fajne, nie? To było bardzo fajne, wiecie? Wczoraj Bartuś dostarczył mi nowe patyczki. Poleciałem na szybko po południu tak przetestować, bo tam w dzień miałem obowiązki. O, siema, Kamil. Ale słuchajcie, dzisiaj poranek. Poczekajcie, ja wam przyłączę kamerkę. Zaraz, zaraz, tylko muszę zobaczyć, czy to się tu kurwa tutaj zmienia. O, o tutaj, widzicie? Dwie godzinki. Dwie. Tam jest tak gęsto, że jak ja wam zaraz to przyłączę, już jestem. O, tutaj jestem. Słuchajcie, muszę je zacząć powoli wypuszczać, bo zaczynają mi się powoli dusić, więc już przełączam kamerkę i słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie. Tu jest ze 40 sztuk. O, ja to może spróbuję podnieść. Ale nie mogę. Słuchajcie. O, a teraz sobie wszystkie potworki moje kochane. O, tak jest sobie. Statko wraca sobie do domku. O, o. Widać? Widać wszystko? Widać? No, chłopaki, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Uciekamy, nie, uciekamy, no. O, i jeszcze jedna partia. O. O, i jeszcze tu się zostały. Kuźwa. Za duży mam ten podbierak, cholerka, normalnie. Czekajcie, bo coś nie chcą wyjść. Nie wiem, czy im się znudziło, czy chcą jeszcze posiedzieć. Tyle wy... Aha, kurde, dobra, bo mi tu kamyczek blokuje. Czekajcie, bo mój kamyczek z siateczki tutaj jest. A, zmączyłem rękawek. O, tak to jest właśnie, jak się samemu jest na rybach, nie? Dobra, czekajcie, wypuszczę resztę towarzystwa. O, proszę bardzo. I poszły. I teraz się przełączę normalnie na ten. No i co, społeczeństwo? Śpimy czy nie śpimy? Łowimy czy nie łowimy? Ogień był taki dzisiaj, że ja sam nie wiem, jak to się stało. Rękawek mam trochę mokry, ale to wyschnie. Słuchajcie. Więc wczoraj sprawdziłem sobie eleczkę od Bartusia i sprawdziłem sobie nowego kraga. Ale to, co dzisiaj zrobiłem z Emką, to była poezja smaku. Powiem wam, że nie, Damianku, nie na tym zawalonym drzewie. Wiecie co, to jest, to było 2 godziny, jestem sam na łódce, więc było mi ciężko zrobić tą transmisję. To było 2 godziny łapania. Nie powiem wam, ile mi spadło, ile nie mogłem przyciąć, bo to, co się dzisiaj działo, to było fantastyczne po prostu. No. Dla takich poranków warto wstawać wcześniej rano, ale straciłem ze 3 ryby, takie myślę, że tam między 46 a 50 mogłoby się zakręcić. Niestety to jest brak obycia z tą nową wędeczką, ale powiem wam, że Bartek zrobił mistrzostwo mi tutaj tą... Ja wam ją pokażę, moją papugę nową. O, a w ogóle chciałem wam powiedzieć, że dzisiejszym bohaterem domu został Foksik. Nie uwierzycie, co ten slickshot dzisiaj zrobił. To jest po prostu... A papuga wygląda tak, o. Ja i moja papuga. O. Ja i moja papuga zrobiliśmy dzisiaj show must go on. To po prostu był showtime. To był taki prawdziwy, wiecie, showtime, kiedy wychodzisz na wodę i tak znienacka sobie po prostu walisz po prostu jak leci. Gdyby był ze mną mój Tomaszek,
Nie wiem, czy Tomaszek mnie ogląda, czy jeszcze śpi, dogorywa przed dzisiejszym wieczorkiem. To pewnie byłoby jeszcze więcej. Jestem sam na łódce, byłem i jestem. I było to naprawdę dzisiaj takie, wiecie, no fajne było, no. Pewnie gdybyśmy byli we dwóch, to ten podbierak by wykipiał dzisiaj, nie? Bo wystarczyło dwóch wędkarzy i były takie momenty, że ja nie wiedziałem, co się po prostu dzieje. Siema, Arkadiusz. Widzę cię, Arka. No tak, połowiłem sobie dzisiaj trochę oksów, sobie obejrzysz tam później. U mnie też gryzą. Ja nie zawsze robię te transmisje, bo nie chcę was zanudzać tym live'em, bo to bez sensu, nie? Czekajcie, ja sobie tutaj tak fajeczkę sobie tutaj, o, załaduję, bo jarając będzie mi się lepiej rozmawiać z wami, nie? A tu jedną ręką trzymaj telefon, drugą ręką ładuj wszystko, nie? Tu kiermanka, tam coś tam. Więc siema, wariacie. Więc no, powiem wam, było soczyście. Nie chciałem ich męczyć. O, Kamilek, dzień dobry, Kamilku. Dzień dobry. I Grzegorz, dzień dobry. Fajnie, że jest was tylu tutaj. To był dobry poranek. Ja mam nadzieję, że ten poranek zwiastuje po pierwsze dobre rozpoczęte jesienne żarcie, a po drugie dobrze rozpoczęty dzień, bo mówią, że jaki poranek, taki cały dzień, nie? Więc mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł was jeszcze zaszczycić swoją obecnością, ile będziecie chcieli patrzeć na moją zarysniętą mordę. Ale co zrobić? Ktoś mi powiedział ostatnio, że brodaci faceci są lepsi w seksie, a po pierwsze, a po drugie, kuźwa, są lepsi we wszystkim. No to normalnie to tak sobie właśnie postanowiłem zapuścić jeszcze dłuższą brodę. Może na grudzień będę mógł zrobić za Mikołaja na przykład, nie? No, ale wracając do tematu, słuchajcie. Ja nie chcę tutaj cukrować Bartkowi czy coś tam, bo to bez sensu. Tych pracowni w Polsce jest kilka czy kilkanaście, osób robiących wędki jest kilkadziesiąt. Natomiast to, co robi Bartek, jeżeli chodzi o wykończenie, bo wiadomo, uzbrojenie wędki to każdy może zrobić, no, jeżeli ma choć trochę pojęcia. Ale to, co on robi z tymi niuansikami na wędkach, to powiem wam, że moim zdaniem to są trzy levele, kurwa, do przodu przed całą resztą. No, tu nie ma... Ja mam od Bartka 12 wędek. Ja wam mogę pokazać. Słuchajcie, tu leży ich kilka, zobaczcie. I... O, przepraszam, paluchem gdzieś zasłonię. Zobaczcie. I każda kuźwa jest inna. Nie ma takich samych wędek. No nie ma. Po prostu nie ma. Więc to tutaj nie ma żadnego cukrowania. Bartuś jest teraz na rybach w Szwecji, ja wiem, pozdrawiam go serdecznie. Ale domino, sien dobry. Ale on, ten chłopak naprawdę już, no, słuchajcie, pokażę wam coś, z czego ja jestem mega zadowolony. Uchwyt anatomiczny w projektowaniu przez Bartka, zrobiony na pięknym drzewie, na nowym kragu. Wiecie, jak to się trzyma? To się trzyma jak... Trzymam to jak żonę za pośladki po prostu, no. To jest po prostu poezja smaku, no. Słuchajcie, także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, mordeczki. Mam nadzieję, że jak się uda się chycić coś fajnego, to was jeszcze zaszczycę, a wy zaszczycicie mnie swoją obecnością. W takim razie życzę... Siema, Domino. Życzę wam miłego dnia. Oj, Ewelina. Dzień dobry, Ewelino. Życzę wam miłej, pięknej soboty, bo u mnie jest pięknie, słoneczko świeci, o, jak widać. No, ci, co nie widzieli, niech se zobaczą tam na początku, bo nie chciałem tych ryb męczyć ani w siatce, ani w podbieraku i tak dalej. Ale było grubo, no, mam nadzieję, że to się jeszcze powtórzy, bo to było 2 godziny łowienia, teraz troszeczkę zgasło, ale to taka normalna rzecz. Jak wrócą, to ja też wrócę do zabawy. A teraz idę się napić kawę i spalić spokojnie papierosa, bo 2 godziny nie jarałem. Kamilek, ja już się nałowiłem dzisiaj. Jak złowisz dzisiaj tyle, co ja, to już też będziesz tak gadał tylko. No, to pozdrawiam was, mordki, trzymajcie się, do zobaczyska. Najlepszości, hejo.